Cześć. Dzisiaj chciałem porozmawiać z Wami na trochę inny temat. Ciekawy jestem, co Wy o tym myślicie. Chodzi mi o to, jak jest pewnie w tytule, nie wiem, jaki w sumie ustawiłem, ale czy w figurkach nowych Masterpiece zawsze jest dobre śledzenie tego, co było w serii animowanej, jak to ma w przypadku najnowszego Inferno. I właśnie dlatego tak poruszam ten temat, ponieważ no, ostatnio się dużo zastanawiałem nad tą figurką, czyli to jest Make Toys Hellfire. I zastanawiałem się nad tym po prostu, czy jestem zadowolony z tego, że on jest w mojej kolekcji. No i jak wiemy, ostatnio figurki Masterpiece są bardzo wierne wersjom animowanym, więc chciałem to troszeczkę poruszyć. Tutaj obok mamy wersję z generacji pierwszej, także porównam ją trochę i pokażę Wam, co moim zdaniem źle zostało zrobione w serii animowanej i dlaczego jest źle, że figurka nowa śledzi to. Także jak widzicie, tutaj wszystko jest bardzo podobne. Idealnie praktycznie dobrali kolor. Tak jak może widzieliście w mojej wersji tej figurki, ja ją troszeczkę zmodyfikowałem. Czyli te panele normalnie są przyczepione taką śrubką, ale ja zrobiłem tak, że można je zdjąć. Przez co ma troszeczkę szczuplejsze nogi, co mi się osobiście bardziej podoba. I odsłania to detal, który jest podobny jak w tej figurce tutaj. Zauważyłem także, że ta figurka najlepiej wygląda z trochę z pół profilu. Z przodu jak się na nią patrzy, to dużo tych detali ginie. Chociaż jak na żywo się na nią patrzy, to wygląda to inaczej niż w kamerze. I też zmieniłem tu małą rzecz, ponieważ te tutaj, nazwijmy to skrzydła, chociaż nie są to skrzydła, normalnie mogły się wyginać tylko w ten sposób, a ja tutaj, jak widzicie, spiłowałem tutaj taki mały tunel, dzięki czemu mogą one być ustawione bardziej tak na wprost. Także. I teraz może powiem, co moim zdaniem źle zrobiono w wersji animowanej. To do tego celu przestawię Hellfire'a tutaj. G1 będzie stał tu, generacja pierwsza, a w środku będę Wam pokazywał wersje alternatywne. I zacznijmy może od wersji animowanej. Także powinna się już Wam pojawić. I chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na jego krocze i jego nogi. Ponieważ powyżej, moim zdaniem, powyżej pasa wszystko jest w porządku. Jednak jak przyjrzycie się dokładnie, może przesunę go bliżej i obok pokażę Wam, jak ja to mam na telefonie. Także o, teraz może dokładnie widać. Także sekcja, która tu jest kroczem, tak naprawdę tutaj jest częścią ud. Także możecie widzieć, jak te detale naklejek są obecne tutaj, a te części, które są udami, na figurce tak naprawdę są kolanami. Także brakuje tej tutaj czarnej części, przez co figurka no, wygląda dziwnie i proporcje są dziwne. Przepraszam, ta rysunek wygląda dziwnie i proporcje są dziwne, ponieważ no, to nie jest tak naprawdę kroczem, tylko to są to uda, a krocze po prostu nie ma go. Zniknęło. Czyli uda są pomalowane na czarno i po prostu nie ma tej części. I tutaj, jak widzicie, nadal jest zachowana ta część, która nawiązuje do tego, co prawda jest czerwona, tak jak tutaj, ale dodano takie części, które symbolizują kolana. I to jest moim zdaniem bardzo istotne w tej figurce. W wersji Masterpiece tego nie ma. Jest prawie idealne odwzorowanie tego, co według mnie jest błędnym rysunkiem. Po prostu jest to błąd. Wielka szkoda. I to samo jest obecne w wersji Backdraft nie pamiętam, Oculus Max Backdraft, który powinien się pojawić Wam tu. Także tam też jest troszeczkę problem z tym kroczem, z tym pasem. Ja rozumiem, że próbowano obzorować serię animowaną, no ale tak jak mówię, według mnie seria jest oparta na błędzie. Więc no, tutaj jest niestety taka niedoróbka. Następny, który może wyjść, to będzie X-Transbots, który moim zdaniem jest bardzo fajny. Nawet śmiem powiedzieć, że może być trochę lepszy od tego. Jeżeli jakość będzie dobra, chociaż nie do końca. Zobaczymy. I jeszcze
Mamy wersję oczywiście Takara, która tu się wam powinna pojawić, no i ona według mnie ma te nogi bardzo złe. Także brakuje mi bardzo takich elementów tutaj. Oczywiście to jest wszystko wrażenia, to są wszystko wrażenia estetyczne, no ale jednak ja widząc ten rysunek tutaj, ja widząc ten rysunek od razu zauważyłem, że coś jest nie tak, ponieważ no nie ma kolan po prostu, nie ma kolan, uda wyglądają jak kolana, wszystko jest jakoś tak nie w porządku. No a tutaj ta figurka jest smuklejsza, wyższa. Także czy według mnie, czy dobrym pomysłem jest to, żeby wzorować się bardzo dobrze na serii animowanej? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to jest błąd i dlatego ja osobiście odchodzę od Takary, od serii Takara. Więc prawdopodobnie nie będę kupował tamtego Inferno, chociaż może kupię go, żeby się przekonać tylko jak działa ten mechanizm drabiny, który ostatnio pokazano, bo jestem bardzo ciekawy jak to wygląda inżynieryjnie. Jednak estetycznie moim zdaniem tamten Inferno nie wygląda dobrze. Ten też do końca mi nie pasuje. Za każdym razem jak go wyjmuję, to mi się nie podoba, jednak po chwili jakby to wszystko się układa i wygląda lepiej. Jakby to powiedzieć, są pewne detale, które na pierwszy rzut oka ich nie widać, ale po chwili patrzenia to wszystko wychodzi i jakoś to dobrze się komponuje, według mnie. Także bardzo jestem ciekawy, co wy sądzicie o tym i chciałem poznać wasze zdanie. Także napiszcie może w komentarzach, być może na Facebooku o tym porozmawiamy, ale no, na tym przykładzie chciałem pokazać tę delikatną modyfikację tych części, także... Także dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jestem ciekawy, co myślicie o tym i do usłyszenia.